Cześć dziewczyny, cześć chłopaki, witam Was serdecznie. Dzisiaj jest 29 dzień mojego wyzwania NoFap. Dzisiaj mamy bardzo ważny temat, temat pornografii. Ten temat zapukał do mnie wczoraj, ponieważ pod wczorajszym filmikiem pojawił się komentarz z pytaniem. Bardzo serdecznie dziękuję autorowi komentarza za zaufanie, za otwarcie serca i za odwagę, bo wiem, że każdy komentarz dotyczący uzależnienia wymaga bardzo wielkiej odwagi. Także gratuluję i dziękuję. Pornografia i uzależnienia. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Dlaczego wrzucam w ogóle te dwa tematy do jednego worka? Otóż dlatego, kochani, że pornografia jest bardzo wysoce uzależniająca. Jest to problem bardzo powszechny. Niewiele osób ma odwagę o tym mówić i się do tego przyznawać, ale wiem, że problem jest bardzo, bardzo powszechny, zwłaszcza nasilił się w czasie COVID-u, kiedy to byliśmy zamknięci w czterech ścianach i wiele osób po prostu była narażona na silne pokusy. To jest problem, który dotyczy, wiem o tym, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, ale troszeczkę bardziej mężczyzn. I dlaczego tak jest? Otóż to wynika z uwarunkowań genetycznych. My, kobiety, po prostu jesteśmy bardziej nastawione na to, żeby budować gniazdo, żeby budować relacje z jednym partnerem, żeby budować związek, a wynika to z tego, że my chcemy zapewnić jak najlepsze warunki do wzrostu dla naszego potomstwa. Natomiast mężczyźni z kolei, ich uwarunkowanie genetyczne jest takie, że oni są zaprogramowani na przekazanie jak największej ilości genów i na po prostu przetrwanie tych genów. Oni chcą, żeby te geny przetrwały podświadomie, a zatem chcą je przekazać jak największej ilości partnerek, tym samym zwiększając szansę na przetrwanie swoich genów. Stąd wynika tak zwany efekt Coolidge'a. Efekt Coolidge'a to jest taki mechanizm, który sprawia, że mężczyźnie jest coraz trudniej z biegiem czasu osiągać orgazm z jedną partnerką. To trwa coraz dłużej i potrzebuje coraz to większej stymulacji. Natomiast mężczyźni kochają nowość, czyli nowa partnerka zawsze jest w stanie szybciej doprowadzić mężczyznę do orgazmu. I po prostu ten efekt nowości działa bardzo stymulująco na mężczyzn. I tak niestety działa również pornografia. To znaczy te nowe twarze, nowe sylwetki, które mężczyźni oglądają na ekranie, są dla nich, dla ich podświadomości, potencjalnymi partnerkami do zapłodnienia. Chociaż tak naprawdę oczywiście nie chodzi tutaj o przekazanie genów większości mężczyzn, bo wiadomo, że w ten sposób raczej się to nie uda, ale chodzi o coś innego. Prawdopodobnie większości z nas, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, w oglądaniu pornografii chodzi o przyjemność. Ale tu uwaga. Otóż no, najnowsze badania naukowe, o których mówi dr Anna Lempke, podlinkuję Wam tutaj jej film, jeden z jej filmików. Naukowcy, którzy zajmują się badaniem reakcji chemicznych zachodzących w mózgu pod wpływem różnych stanów emocjonalnych oraz różnych działań, które podejmujemy, udowodnili i odkryli, że te same obszary w mózgu odpowiadają za przyjemność i za ból, cierpienie. Co więcej, ból i cierpienie znajdują się jak gdyby po przeciwnych stronach szali
Jeżeli sobie wyobrazimy wagę albo równoważnie, to na jednym końcu, na jednej szali znajduje się przyjemność, a na drugiej cierpienie. Co więcej, nasz mózg ma zaszyty w sobie taki mechanizm, który dąży do równowagi, do uzyskania równowagi. A zatem, jeżeli fundujemy sobie ekstremalną przyjemność, to najprawdopodobniej będziemy musieli doświadczyć równie ekstremalnego cierpienia, aby później te szale mogły się wyrównać i wrócić do homeostazy. Niestety, jeżeli mamy tendencję do używania tego samego stymulantu, to dotyczy w ogóle wszystkich uzależnień, nie tylko pornografii. To dotyczy tak naprawdę przyjemności pod każdą postacią, czyli na przykład przyjemności w postaci jedzenia, słodyczy, ale nie tylko, w ogóle dobrego, pysznego jedzenia. Przyjemności, głównie uzależniające jest niestety niezdrowe jedzenie. Tak to po prostu jakoś się dzieje. Następną rzeczą to są na przykład, no, nawet wszystkie stymulanty w postaci narkotyków, kawy, papierosów, alkoholu, ale również seks. Również seks, orgazm jest taką wielką, ekstremalną przyjemnością. I teraz, jeżeli my mamy tendencję do używania tego samego stymulantu przez dłuższy czas, to mózg funkcjonuje tak, że zaburza to równowagę hormonalną w naszym organizmie i potrzebujemy coraz jak gdyby silniejszego bodźca i coraz krócej trwa przyjemność i ona jest coraz słabsza. Natomiast po drugiej stronie szali, po stronie cierpienia, okazuje się, że to cierpienie, w miarę jak nadużywamy tego samego stymulanta, cierpienie jest coraz dłuższe i coraz silniejsze. I to zaburzenie równowagi prowadzi finalnie do wszelkich takich jak gdyby objawów odstawienniczych, czyli tak jakbyśmy odstawiali, jakbyśmy byli na odwyku od narkotyku. I co się wtedy pojawiają za symptomy? Pojawia się depresja, pojawia się brak zadowolenia z życia, pojawia się bezsenność, pojawiają się fobie społeczne, brak poczucia własnej wartości. I takim w zasadzie wspólnym uczuciem dla wszystkich osób uzależnionych jest wstyd. Zauważmy, że osoby, które na przykład nadużywają jedzenia, zwykle nie robią tego publicznie, tylko za zamkniętymi drzwiami, tak? Publicznie zjedzą tam gdzieś listek sałaty, a później wracają do domu i tam po prostu następuje wyładowanie, czyli po prostu opychanie się, obżeranie się. My generalnie wstydzimy się swoich słabości. Za tym wstydem idzie dalej poczucie winy, tak? Bo my sobie myślimy, ojejku, no wiemy, że robimy coś złego, tak? Skoro się wstydzimy, to znaczy, że gdzieś tam podświadomość nam mówi, nie rób tego, nie rób tego, to nie jest coś, co chciałabyś pokazać, że takiej siebie nie chcesz pokazywać ludziom. A więc za tym uczuciem wstydu za chwilę krok w krok idzie poczucie winy. Czyli sobie myślimy, ojejku, no tak, no nie powinnam tego robić, ale znowu to zrobiłam, znowu to zrobiłem. Czyli to niestety nie tylko wyniszcza nas fizycznie, ale też zaburza to naszą równowagę emocjonalną i kieruje to nas w stronę negatywnych uczuć, które są tak naprawdę najniżej na liście po prostu uczuć w skali świadomości.
Jeszcze jest jeden aspekt, tak naprawdę, związany już konkretnie z pornografią, nie ze wszystkimi uzależnieniami, ale konkretnie z pornografią, to jest aspekt duchowy. Co to w ogóle znaczy, kochani, pornografia? Pornografia, to słowo, ono dosłownie znaczy wizerunki prostytutek. Słowo porno wywodzi się ze słowa greckiego porne, które oznacza dosłownie zakupiony, zakupiona. Porne i pornos to były kobiety i mężczyźni, którzy byli niewolnikami i zostawali sprzedani, zakupieni w tym celu, aby ich pan uzyskiwał profity ze sprzedaży pożądania. I ten proceder istnieje, kochani, do dzisiaj. Przemysł pornograficzny jest bardzo ściśle powiązany z procederami handlu żywym towarem, z wykorzystywaniem kobiet, młodych dziewcząt, a także często niejednokrotnie dzieci. No i z prostytucją. Więc oglądając porno, nam się wydaje być może, że jesteśmy niewinni, że my nie mamy nic wspólnego z przemocą seksualną, z prostytucją, z handlem żywym towarem, ale jeżeli oglądamy pornografię, to zasilamy to. Osoby, które czerpią zyski tak naprawdę z pornografii, no nie mają takiej jak gdyby refleksji na temat ogromu cierpienia, jaki powodują po obu stronach ekranu. Czyli z jednej strony mamy istoty ludzkie, niewinne, wrażliwe, które zostają oszukane, uprowadzone i zmuszone do właśnie prostytucji lub pornografii. A po drugiej stronie mamy również niewolników, kochani. Bo jeżeli nie możesz przestać oglądać pornografii, to oznacza, że jesteś niewolnikiem. Czy jesteś wolnym człowiekiem? Jeżeli my chcemy się rozwijać duchowo, rozwój duchowy tak naprawdę jest według mnie dążeniem do wolności. Do wolności we wszystkich jej aspektach. Czyli w pierwszej kolejności do wolności od uzależnień, a finalnym efektem i taką nagrodą rozwoju duchowego jest wolność od cierpienia. Jeden z wielkich duchowych mistrzów powiedział, już nie pamiętam który niestety, powiedział coś takiego: źródłem każdego cierpienia jest pragnienie, pożądanie. Pornografia podsyca jedynie pożądanie, a zatem może podsycać jedynie cierpienie. No i co teraz z tym można zrobić, tak? Żeby uniknąć tego cierpienia, względem siebie i względem innych istot ludzkich. Więc kroki są według mnie takie. Po pierwsze i najważniejsze, przestać oglądać porno. Od teraz, od zaraz i na zawsze. Po drugie,
poprosić o prowadzenie, poprosić o wsparcie, poprosić swoich przewodników duchowych, poprosić Boga, poprosić Wszechświat, poprosić aniołów. W cokolwiek wierzycie, kochani, poproście o prowadzenie i naprawdę to działa. Z głębi serca usiądźcie, zamknijcie oczy. Jeżeli potrzebujecie, wolicie, idźcie do kościoła w taki sposób, jaki czujecie. Po prostu poproście o prowadzenie. Trzecim krokiem myślę, że warto zmienić jakby to, czym się otaczamy. Czyli po pierwsze zmienić strony na pewno, które odwiedzamy, ale po drugie otaczać się ludźmi, którzy są nam sprzyjający, otaczać się ludźmi niewinnymi, otaczać się ludźmi niewinnymi takimi jak dzieci, jak osoby starsze, tak, takimi osobami jak rodzina chociażby, czyli osobami, z którymi jak gdyby nie mamy takich myśli na temat pożądania. Po czwarte, za każdym razem, kiedy patrzycie na kobietę lub na mężczyznę i odczuwacie pożądanie, pomyślcie sobie proszę, że to jest wasze dziecko albo wasza siostra. Kiedy pomyślicie w ten sposób o drugim człowieku, kiedy pomyślicie z miłością, zobaczycie, jak nie na miejscu wyda wam się to uczucie pożądania. Kolejny krok, który ja proponuję, to jest wsparcie ruchu NoFap. Jest bardzo wiele osób, które przez to przeszły. Jest przede wszystkim bardzo wielu mężczyzn. Są również kobiety, które przechodzą ten proces. Mój kanał też jest dobrym adresem, także zapraszam was serdecznie. Tutaj dużo się mówi o innym rodzaju seksualności. Kolejny krok to jest, ja bym na przykład oczyściła sobie również przestrzeń, bo jeżeli jesteśmy w jakimś tam pokoju, tak, gdzie często myśleliśmy o pożądaniu, czy też jak gdyby oglądaliśmy pornografię, to dobrze jest ten pokój oczyścić. I takim świetnym kadzidłem, który oczyści nam przestrzeń, jest biała szałwia. Także ja polecam oczyścić pomieszczenie białą szałwią. Można okadzić też siebie. A następnie dobrze jest do tego pomieszczenia wprowadzić jakąś energię pozytywną. Może to być chociażby taka prosta rzecz jak zapalenie świecy, światło, ogień. Ogień jest też symbolem takiej transformacji. Także zapalenie świecy i medytacja przy świecy na przykład jest dobrym pomysłem. Można również wprowadzić jakiś zapach. Bardzo polecam olejek eteryczny z róży, różany, który po prostu ma taką właściwość, że leczy zaburzenia seksualne. Jeżeli ten olejek z róży jest dosyć kosztowny, więc jeżeli problemem są pieniądze, to można użyć olejku z geranium. On też ma bardzo podobne właściwości do róży i podobny zapach. Kolejny krok, bardzo ważny, kochani, to jest transformujcie energię seksualną. To znaczy tak, w momencie, kiedy odstawicie pornografię, ja proponuję odstawić również orgazmy i masturbację, bo bez tego będzie trudno, to zobaczycie efekty bardzo szybko. Im bardziej jesteście jak gdyby zanieczyszczeni tą seksualnością, która nie jest czysta, czyli im więcej pornografii oglądacie, tym szybciej i zobaczycie efekty i tym bardziej będą one spektakularne,
tak zeznają noofaperzy na całym świecie. Ale nie zapominajcie o tym, że ta energia jest dostępna dla was do wykorzystania na wasze cele, na te cele, na które chcecie. Ona jest, ta energia seksualna jest nieco cięższa od energii chi, od energii witalnej, w związku z czym ona potrzebuje pranajamy, potrzebuje pracy mięśni kegla i mięśni odbytu, aby ją unieść w górę i aby ona mogła się przetransformować tutaj na poziomie serca. Także to jest bardzo ważny krok i proszę nie zapominajcie o nim. No i kolejnym krokiem, bardzo ważnym również, to jest medytacja, ponieważ tylko i wyłącznie medytacja pozwoli wam dotrzeć do korzeni cierpienia i je wyeliminować. Także tak, to tyle na dzisiaj. Podlinkuję wam tutaj kilka filmików, które uważam za najbardziej inspirujące. Dziękuję wam za dzisiaj. Trzymam kciuki mocno za to, żebyście pozbyli się wszelkich uzależnień. I do zobaczenia jutro, kochani.